Polskiego Radia. To już Państwo na pewno wiedzą, że moim gościem, naszym gościem. Powiedzeniem jest uczcimy minutą ciszy. Ta minuta jest symboliczna. W słowniku określenie minuta ciszy definiuje się jako chwila ciszy, prawda? A więc też ta uczcimy chwilą ciszy jest też dobre, ale takie powiedziałbym, to właśnie klasyczne jest. Możesz mnie poprawić, bo mes me wubec rad? No dobrze, nie jest mi bez rad. To był, ja właśnie miałam 12 lat, to była moja pierwsza płyta. 12 lat pierwsza 12 płyta. Lat, tak. To znaczy... 8 lat temu. Mes me wubec rad, to znaczy... Czy lubiłeś mnie kiedyś? Coś takiego. I o, też mi, wiesz, jak piszę teksty, to też mnie interesuje, czy jest inaczej się... Frazuje, tak? Tak, na pewno. Na pewno, chociaż to są języki słowiańskie, to są inne akcenty, na pierwsze, na przedostatnie. To jest wielka różnica, w dodatku język czeski jest mniej śpiewny niż polski, więc... Mniej śpiewny, tak? Jest trudniej pisać teksty w języku czeskim, przynajmniej dla mnie. No i wszystko to brzmi jakoś tak, nagram piosenkę, zaśpiewam to dla siebie na demo w takim tym trochę angielskim, który tak naprawdę nie jest angielskim. No, my to mówimy po norwesku zawsze. Po norwesku, tak. No i później staram się do tego wpasować te czeskie słowa, jest strasznie trudno i zaraz piosenka spada o parę poziomów niżej, więc no nie jest łatwe. Ja wolę śpiewać w języku polskim, ale mówić wolę w języku czeskim.